pewna dyskusja cała zostanie zdominowana przez dwa tematy. Jeden, a drugi to, czy wpuścić te nocne wilki Putina do Polski. Mówiąc prawdę, jeden i drugi jest marginalnym tematem. My stoimy wobec tematu, który jest znacznie poważniejszy w związku z tą masową tragedią, która odbywa się na Morzu Śródziemnym i po prostu inwazją Europy. Powstaje problem, jak Unia Europejska ma zareagować, równocześnie nie podważając swoich elementarnych wartości. Na pewno będą różne odpowiedzi, ale między innymi, a taka aluzja zresztą była w wystąpieniu ministra Schetyny już, będzie presja na wszystkie kraje, w tym na Polskę. Żeby przyjmować uchodźców. To jest poważny problem, dlatego że Polska jest kompletnie psychicznie nieprzygotowana. Ja nie mówię o materialnym nieprzygotowaniu. I tu nie będzie tam kilkaset osób, prawda? Węgrzy tam odmówili, w ogóle Anglicy 200 osób przyjęli. Nie, tu będzie chodziło o znacznie większą ilość imigrantów. Otóż imigrantów kulturowo bardzo odległych. To nie jest tak jak z Ukraińcami, Białorusinami czy Rosjanami, którzy się natychmiast dostosowują, asymilują i są niewidoczni w pejzażu polskim praktycznie. To są ludzie o bardzo odmiennej kulturze. Jeżeli będzie ich dużo, istnieje prawdopodobieństwo czy niebezpieczeństwo, że oni się skupią razem. Innymi słowy, że oni będą utrzymywali wzory kulturowe, nie tylko wierzenia, bo to jest rzeczą naturalną, ale również pewne wzory kulturowe, które są sprzeczne z naszymi prawami. To powinno być przedmiotem refleksji i jakiejś pedagogiki społecznej, a nie mówienie o trzeciorzędnych tematach. No ja jestem właściwie przekonana, że większość naszego społeczeństwa, a także klasy politycznej uważa bądź udaje, że ta sprawa nas nie dotyczy. Że niech się tym z tym zmagają Niemcy, Francuzi, kraje basenu Morza Śródziemnego. Wie pani, dla Unii Europejskiej zagrożenia płyną w tej chwili z trzech albo nawet czterech stron. Jedna to jest Rosja i to jest to, co jest nam najbliższe i o tym wiemy najwięcej, sytuacja na Ukrainie i tak dalej. Drugie to jest Iran i problem tych negocjacji dotyczących programu atomowego. Trzecie to jest powiązane z tym, ale jednak odmienne, to jest problem terroryzmu islamskiego, z krajów arabskich przede wszystkim. Czwarte to jest problem masowej migracji ludzi, którzy w strachu uciekają przed wojną, przed głodą i przed biedą. I można powiedzieć, dodać tu jeszcze, to jest wewnętrzny problem Grecji. Otóż tych rzeczy nie da się oddzielić. To znaczy, to nie jest tak, że my możemy korzystać tylko z solidarności NATO i Unii Europejskiej wtedy, kiedy jeżeli chodzi o Rosję, i umyć ręce, jeżeli chodzi o inne wymiary, które dotyczą bardziej innych krajów, jak w przypadku owych imigrantów. Tego się nie da zrobić.